Słyszę policję, policja nas już goni chyba. Wow, serio nas goni policja. Hej wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z Tasty Planet Forever. I zobaczcie, mamy znowu tego doktora, który jest kucharzem teraz w innej rzeczywistości. I dostał od kuzyna, to jego kuzyn jednak jest, a nie on, kota, który jest robotem i będzie zjadać resztki jedzenia i będzie wszystko czyścić. I zaczynamy od czyszczenia. Robaki są od nas większe. Czemu my jesteśmy już grubi, skoro my jeszcze nic nie zjedliśmy? Jemy jakieś groszki z ziemi. Karaluchy już możemy jeść. Ale to jest obrzydliwe trochę, ale niech będzie. Jemy karaluchy, zaraz będziemy mogli jeść myszy. Czy mysz może nam zrobić... Mysz może nam zrobić krzywdę. To jest niezgodne z łańcuchem pokarmowym. A i oczywiście pisaliście w komentarzach, co chcecie najbardziej zobaczyć, i się zaczęło od kota. Będą jeszcze dwa zwierzęta dzisiaj, dlatego zostawcie subika i lajka i zostańcie do końca, żeby zobaczyć resztę zwierząt. Jestem już prawie większy od tej myszy, a nadal nie mogę jej jeść. Czy teraz mogę? Czy teraz mogę jeść już myszy? Proszę bardzo, jesteśmy dużo więksi. Czy my będziemy jeść noże? Czy mogę się nadziać na ten... Przepraszam. Nie no, nie wierzę, że my będziemy jeść. Nie no, spoko, spoko, możemy jeść noże. Nie dość, że jesteśmy w wielkości tego noża, to możemy je na spokojnie jeść. To jest dziwne. Zobaczcie, ludzie tu chodzą, tego doktora nie widzę, więc go nie będziemy mogli zjeść. Znaczy kuzyna doktora. Czy oni nie widzą, co tu się dzieje? Czy ja zjadam całe jedzenie z podłogi? Wszystkie ich noże. Chociaż to jest dziwne, że jest taki syf tutaj. Kelnerów możemy nawet przesuwać teraz. Stary, zostajesz tutaj do końca życia. I w końcu... Możemy jeść ludzi. Oni się nie przejmują tym ani trochę. Zjemy jego kolegę przed nim. I zobaczcie, oni nie uciekają. Zjadamy tego wrogu tutaj. Teraz zjadamy krzesła z ludźmi. Zjadłem drzwi z restauracji i wychodzimy na zewnątrz. Siać spustoszenie. Mamy już 77 cm długości. Jedziecie sobie spokojnie rowerem i kot stojąc na drodze was po prostu zjada. Przejdźmy przez ulicę, zobaczmy, czy tu coś jest. Tu też jest dużo więcej rzeczy. Jesteśmy jeszcze więksi. Samochody możemy przesuwać. Zróbmy tu korek. Tu musi być korek, tu musi być korek. Poczekajcie. One hour later. Nie, nie, nie wypychaj ich. Nie wypychaj. Okej, okay, dobrze się rozpoczyna. Zaufajcie mi, widzowie. Ile to jest? Oni już nie jadą. To jest chyba maksymalna ilość aut, jaka może być, więc nie możemy zrobić korka jednak. Zjadamy wszystkie lampy, dopóki nie będziemy mogli jeść pojazdów. I teraz tak naprawdę zacznie się zabawa. Mamy już 5 metrów. I... On ma tylko 7 metrów, ale zobaczcie, jakim cudem on jest taki duży. On ma więcej niż 7 metrów. Samochód ma jakieś 4 ponad, a on jest długości 3 takich samochodów. Zjadamy wszystkie drzewa i to z jaką prędkością. Zjadamy budynki. Budynki zjadamy. Całe miasto! Jak to epicko wygląda! Całe dzielnice zjadamy! 40 metrów już mamy! Przepraszam! Co jest? 116 metrów i ciągle rosnę! Czy mogę chodzić po wodzie? Nie mogę! Zjadłem most! Mogłem tamtędy przejść najpierw! Nie no, czy to miasto jest aż tak ogromne? Jak bardzo ogromne jest to miasto? Przechodzimy nad rzeką jakoś, bo jesteśmy tak ogromni. I zobaczcie, mając 500, 600, 700 kilometr wręcz... Czemu to są zombie? Czemu to są zombie? Zombiak nas goni i możemy zjeść zombiaka. Czemu to są zombiaki? Czemu zjadłem człowieka? Zjedliśmy całe miasto, więc czas na Czemu ten pingwin lata? Pingwiny przecież nie latają. I mamy 2,3 mm, co jest dziwne. I zjadamy myszki. Dziwnie się dość zaczyna ta przygoda pingwina. Ale stary, ty powinieneś jeść ryby, a nie insekty. Teraz te najgorsze na świecie komary. Czemu nie ma takich latających pingwinów, które wybijają komary? By było świetnie. Zjadamy wszystkie muchy.
duchy nawet ćmy to są. Ale co się stanie w końcu, gdy my będziemy więksi? Gdzie my w ogóle jesteśmy, że tu jest tyle owadów? Nietoperze też są. Zjadamy nietoperze. Czemu to są sowy nawet? Zjadamy też sowy. Jesteśmy w mieście, tylko co to są za dziwni ludzie, którzy jeżdżą na czymś, na latającym motocyklu? Nie no, to jest jakiś cyberpunk tutaj. Klimatyzację nawet komuś kradniemy. To jest najgorsza rzecz na świecie. Nie mieć klimatyzacji. Zobaczcie, uciekają od nas. Jaki opętany jest ten pingwin. Przecież on strasznie wygląda i goni tych ludzi. Zjadamy wszystkie śmietniki. Słyszę policję. Słyszę policję. Policja nas już goni chyba. Wow, serio nas goni policja. Co to jest nawet? Tu są, nie wiem co to jest, ciężarówki. Latające. Ile jest tej policji? Ale już mogę zjadać wszystkie auta, więc zaraz będę mógł też zjadać policję. Proszę bardzo. Ale ten świat jest brzydki strasznie. Nie no, autobusy nawet są. W ogóle te śmieciarki mają spoiler. Ciekawi mnie, co będzie dalej, bo już możemy jeść śmieciarki. Zaraz będziemy mogli jeść autobusy. Mając 11 metrów, mogę jeść już autobusy. Jakieś wojsko się chyba nami zajęło, które niszczy przy okazji swoich. Zjadamy też te latające czołgi, które są przeogromne, bo mają z 20 metrów. Czy my zaraz będziemy mogli jeść znowu budynki? Mogę jeść już budynki! 40 metrów, 50 metrów, mogę jeść te większe wieżowce. 60 metrów. Zaraz zjemy też chyba fabrykę nawet. Czemu? Czemu my jesteśmy na jakichś latających wyspach? 210 metrów, 350 metrów. Nie no, nawet nie ma żadnego przeciwnika już za nas. Zjadamy wyspy nawet. Czy mogę w końcu wejść do wody? Wody... Nie działa woda. Pewnie się schowali przed jakimiś zmutowanymi rybami. Ale zapomniałem w ogóle sprawdzić historię. Zobaczcie, w przyszłości Antarktyda się stopiła i pojawiliśmy się my, wykluliśmy się i jako jedyny pingwin odlecieliśmy. Zostawiliśmy swoją rodzinę i postanowiliśmy zjeść ludzkość. Chcieliście, żebym zagrał jeszcze lisem? Czemu lis szczeka? Czemu on szczeknął? Dobra, nieważne. Zaczynamy znowu od insektów i jesteśmy ponoć w Australii, więc będzie tu na pewno dużo brzydkich i dziwnych zwierząt. Znaczy insektów. Stary, skórę gdzieś zgubiłeś. Mamy... Co jest żaba? Ropucha nas goni. Zjadła jaszczurkę. Co jest z tą ropuchą? Jak ona może zjadać te niewinne stworzenia? Gonił mnie. Gang ropuch dosłownie. Kiedy będziemy mogli zjeść tą ropuchę w końcu? Właśnie. Mega długo na to czekałem, bo serio, musieliśmy zjeść ze 100 mysz, żeby zjeść w końcu tą ropuchę. I jemy już w sumie nasze normalne pożywienie, czyli króliki. Zobaczcie, jest tak pięknie, ładnie i spokojnie. Tu chodzi sobie króliczek, tu chodzi sobie kózka. To pewnie koza nie jest, ale nieważne. Przepiękny... Czemu ona mi weszła do buzi? I byłoby pięknie, gdyby nie ten dziwnie wyglądający lis. Mamy kangury. Czemu jem? Okej, jemy płot. Spoko, możemy jeść wszystko. Mamy mięso wokół. Jemy płot i drzewa. Uwalniamy krówki przynajmniej. Krówko, uciekaj, uciekaj. Zobaczcie, ona wraca do siebie. Co jest? Czemu jak jem kangury, to one wydają dziwne dźwięki? Słyszę traktor chyba. Albo ciężarówkę. Zjadamy wszystkie krówki. Jakiś budynek mały. Czy mogę przyspieszać ciężarówki? Zobaczcie, ona driftuje. Co to jest? Co to jest? Helikopter jakiś mały rozwalił czołg, co jest dziwne. Ale czemu nagle z jedzenia zwykłych stworzeń atakuje nas wojsko? Takiego zwrotu akcji się kompletnie nie spodziewałem. Mamy 17 metrów już. 26 metrów. Ale czy to jest koniec? Czy to jest ostatni budynek? Ale czekajcie, ja mogę zmienić lisa? Czy mogę być dzieckiem i jeść? Co jest? To jest przerażające. Jesteś...
jesteśmy bobasem. Spoko, bobasem, który je ogrodzenia właśnie. I jako dziecko, zobaczcie, pełno tutaj Co? Co? Czemu ktoś nas goni? Jestem dzieckiem zwykłym. Co? Zostaw mnie! Jeszcze bumerangiem rzuca! Czemu akurat tym? To jest dziwne! Nie dość, że jako dziecko jemy żaby, ropuchy, to jeszcze ludzie chcą nas bić! Uciekaj, uciekaj, Screamy, uciekaj, Screamy, to jest walka o przetrwanie! Walka o przetrwanie, zaraz zjemy tych wszystkich ludzi! Na spokojnie! Kiedy tata wróci z wywiadówki, z przedszkola, albo ze żłobka bardziej. Czy ja mam jeść tyle tych żab, aż będę mógł ich zjeść, czy jak to wygląda? Bo dopiero mamy 30 centymetrów, a oni są dużo za duzi dla nas. Mogę! Czy... Tato, czemu piszczysz? Nie wiem, jakim cudem, mając pół metra, jesteśmy tak ogromni. No zobaczcie, jesteśmy więksi niż ci ludzie. Mając 70 centymetrów zjadamy drzewa. I to nie są zabawki, to są pełnowymiarowe traktory. Co by było zamiast kota w takim razie? No, okej, robotyczny kot jakiś. A zamiast pingwina byłaby po prostu kura. Kura, która może pożerać budynki. No i w sumie zjeść cały ten dziwny świat do góry nogami. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa, pa.